witajcie. Dzisiaj mamy, gościmy w pięknym mieście Wrocławiu i mamy przywilej przejechać się z pastorem kościoła tutaj we Wrocławiu. Tomek, Piszczałka zresztą. Wspaniały człowiek. Mam ten przywilej, że mogę powiedzieć, że to jest mój przyjaciel. No, jest człowiek, który ma bardzo ciekawą historię i myślę, że najlepiej będzie, jak sam opowie nam o tym, jak to się stało, że został pastorem, ale może zacznijmy od początku. Urodziłem się we Wrocławiu, tylko że dlatego, że mama w szpitalu mnie urodziła, bo nie mieszkaliśmy we Wrocławiu. Przez pierwszy tam rok chyba mieszkaliśmy w Sobótce, czyli 40 km od Wrocławia. Ale później szybko dosyć przenieśliśmy się do Złotego Stoku i to jest takie, można powiedzieć, małe miasteczko, w którym się jako dziecko, można by powiedzieć, wychowywałem. Przez 10 lat w Złotym Stoku. No, tam miałem jakichś swoich koleżków na osiedlu, z którymi non-stop bawiliśmy się na placu zabaw, gdzieś tam wokół przedszkola i tak dalej. Dzieciństwa za dużo nie pamiętam, tylko że fajnie było. Ale z tym jest związane, z tym moim, można powiedzieć, 10-letnim pobytem w Złotym Stoku jest związana taka historia, która miała wpływ na moje późniejsze życie troszkę, bo moim najbliższym przyjacielem, takim podwórkowym przyjacielem w Złotym Stoku był Jacek Nitarski, taki mój kolega. Ale jak ja wyjechałem, no to nasze relacje się urwała, że się tak wyrażę. Nie widywaliśmy się w ogóle. Ale jak byłem odwiedzić po 6 latach Złoty Stok, czyli miałem już 16 lat, to dowiedziałem się właśnie, że Jacek wpadł w złe... Jak ja wyjechałem, to wpadł w złe środowisko. Zaczął ćpać budapren i stał się takim, no, najbardziej znanym recydywistą w Złotym Stoku. Także cokolwiek złego się działo w okolicy, to było, że to Nitarski. Ja oczywiście się nasłuchałem o nim bardzo dużo złych rzeczy. I pamiętam, że właśnie byłem odwiedzić Złoty Stok i na ulicy spotkałem go, mijaliśmy się. I byłem tak źle do niego nastawiony, że pamiętam, że byłem w stanie powiedzieć mu tylko cześć i w ogóle się nie zatrzymywałem, nie chciałem z nim rozmawiać. A wcześniej byliśmy najlepszymi kumplami. Nie? I nie wiem jak długo, ale wydaje mi się, że chyba z miesiąc później dostałem informację, że znaleziono Jacka powieszonego na drzewie, rozkładającego się już, bo powiesił się. I do dzisiaj nie wiadomo, czy on sam się powiesił, czy ktoś go powiesił. Ale to miało tak, to tak mną, wiadomo, młody człowiek, to mną tak zatelepało, że no i czułem takie wielkie poczucie winy, nie? Że kurczę, dlaczego ja nie porozmawiałem z moim kolegą, a może ja bym mógł pomóc, tak? Że problem był w tym, że ja wtedy no, nie znałem Boga, więc podejrzewam, że nawet jakbym z nim pogadał, to by to nic nie zmieniło. Ale od tego czasu żyłem w takim przez długie lata w poczuciu winy. Czułem się współodpowiedzialny za jego śmierć, nie? No i to tak, a w międzyczasie też, jak miałem 16 lat, to sobie powiedziałem, że Boga nie ma w ogóle. Wiadomo, wychowany jestem tak jak większość Polaków w rodzinie katolickiej, więc tam gdzieś ten, coś tam o Jezusie wiedziałem, coś tam o różnych świętach wiedziałem, ale to nie miało żadnego wpływu na moje życie, a jak dorosłem, to stwierdziłem, że Boga nie ma, że to wszystko bujda, że ludzie niby wierzą w jedno, a robią drugie, a ja takiego nie chcę. Nie chcę czegoś takiego. Ta obłuda mnie tak odrzuciła w ogóle od chrześcijaństwa i od kościoła. No i tyle. No, a później, ale ty jesteś, z tego co poznałem ciebie, to ty miałeś różne takie etapy w swoim życiu poszukiwania Boga, przez różne się przebijałeś grupy, takie związane z religijnością. To skąd, jak to się stało, że z człowieka, który w ogóle nie wierzył, odrzucał Boga, nagle się zrobił człowiekiem, który jakby szukał gdzieś tej duchowości? A to moja mama namieszała. Namieszała. Znaczy tak Bóg użył tego, myślę, ale kiedyś mama gdzieś na ulicy spotkała ludzi z ruchu Hare Krishna i wzięła od nich książkę.
książkę tam wiadomo, opisującą religię hinduską. No i ona rzuciła mi na biurko i mówi: masz, to coś dla ciebie. Naprawdę. No i tak, no dobra, no rzuciła mi jakąś książkę, no to ją przeczytam, a że jestem takim upartym czytaczem, że nawet jak jakaś głupia książka, ale ją zacznę czytać, to muszę ją skończyć, tak? No i słuchajcie, i tak przeczytałem, tak zacząłem czytać tą książkę i wnikać w nią. I po przeczytaniu tej książki doszedłem do wniosku, że Bóg jednak jest, tylko to na pewno nie jest Bóg chrześcijan. No bo Chrystus, to wszystko to obłuda jest, to nie. Ale ci ludzie, ci Hare Krishnowcy, to oni naprawdę żyją tak, jak wierzą. Więc to mnie pociągało, myślę sobie, o właśnie, to mi o to chodzi, żeby ludzie tak jak wierzą, żeby tym żyli. Więc to jest bardziej wiarygodna religia niż to chrześcijaństwo, z którym ja miałem do czynienia wcześniej, tak? No i tak zacząłem wsiąkać w tę stronę, bo później sobie nawet kupiłem Bhagavad Gita, czyli Pismo Święte Krishnowców główne. I bardzo mi się podobały te historie o życiu na innych planetach i takie no jest takie kolorowe, ładne i tak dalej. Ale ciekawe, że wiecie, w jaki sposób Bóg tego użył, bo taka myśl mi kiedyś zaświtała. No dobra, no czytasz Pisma Święte hinduskie, a czytałeś kiedyś Pismo Święte chrześcijan? Tak. No, taka konsternacja. No, u mnie w domu gdzieś tam Biblia na półce była, ale no wiadomo, że głęboko zakurzona, może jak ksiądz po koledzie przychodził, się ją wyciągało, odkurzało wtedy. Tak, niestety chyba ale... w większości domów takich niestety jest w Polsce. I niestety nikt nawet nie zachęcał do tego, żeby czytać, więc... A sobie stwierdził, w sumie, no tak, wszystkie drogi prowadzą do Boga, to może to Pismo Święte będzie o podobnych rzeczach mówiło, nie? Że wszystkie drogi prowadzą do Boga, tak wierzę, więc to Pismo Chrześcijan może też prowadzi do Boga. Tylko to nie moja droga, ale sprawdzę, nie? No i zacząłem czytać. Zacząłem oczywiście od Starego Testamentu. Jak doszedłem do fragmentu, gdzie tam się narody wybijają i w ogóle zabijają się, zdradzają. Myślę sobie, kurczę, co za Pismo Święte. To ja już wolę tą Bhagavad Gita, tam życie takie piękne, jest kolorowe, a tu zupełnie, co to jest w ogóle, nie? No ale że Bóg użył mojej upartości, tak jak mówiłem wcześniej, no to jak już zacząłem czytać, no to mówię, no to muszę ją skończyć, no to dobra, czytam dalej. Ja mam tak, że z miesiąca na miesiąc, im dłużej ją czytałem, tym zaczynałem wyciągać takie wnioski, że kurczę, ona ma coś w sobie, mimo tej brutalności tam opisanej i tak dalej, ma coś w sobie takiego, że wydaje się bardziej wiarygodna niż ta Bhagavad Gita, bo mówi o miejscach, które do dzisiaj istnieją, mówi o ludziach, którzy wiemy, że żyli w historii, tak, że są opisane w historycznie. I taka bardziej zaczynała mi się robić z czasem coraz bardziej wiarygodna, nie? Że ona jest bardziej wiarygodna. Ale oczywiście no, czytałem ją pod kątem, żeby wyszukiwać wspólnych rzeczy z Bhagavad Gita, żeby ta moja teoria, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, była poparta, nie? Więc no, jak tylko znalazłem coś wspólnego, o jest! Ale były takie rzeczy wspólne? No były, no przecież Bóg na początku na przykład stworzył i dał ludziom rośliny do jedzenia. A wiesz, Bhagavad Gita mówi, że to nie możesz jeść inne życie, tam jakieś zwierzątka i tak dalej, tylko roślinki, nie? No tak. Więc no było, nie? Można było znaleźć tam coś takie rzeczy i to każda taka mnie radowała, ale z drugiej strony widziałem, no, że coś jest jeszcze innego tutaj w tym piśmie. No i co później się działo? Ojejku. No ale przeczytałeś całość? Przeczytałem raz i zacząłem czytać drugi raz. Bo nie zrozumiałeś za pierwszym razem. Coś tu nie rozumiem, muszę jeszcze raz coś chyba. Ale to się nałożyło też z tym, że... chyba to drugie czytanie to chyba bardziej zacząłem jak już byłem w wojsku. Kiedy ja byłem w wojsku, to ile mogłem mieć lat? No gdzieś 22 chyba. Skończyłem szkołę, to poszedł, nie chciało mi się już iść na studia, więc służba wojskowa była jeszcze obowiązkowa, więc mnie drapnęli do wojska. Mówię sobie, odsłużę sobie te półtora roku i będzie luz. No tylko, że nie przewidziałem jednej rzeczy, że to będzie pierwszy raz miejsce, nie ma rodziny.
nie ma rodziców, nie ma kolegów, nie ma... I będąc w wojsku parę miesięcy, po prostu no, w taką deprechę wpadłem, powiedzmy. Szczerze, bo zacząłem myśleć nad sensem mojego życia i doszedłem do wniosku, że ja nie wiem, po co ja żyję. I pamiętam taką jedną noc, gdy miałem wartę w nocy. Chodziłem z karabinem na plecach i patrzyłem w gwieździste niebo i tak patrzę w to niebo i mówię, jaki ja jestem nieważny, tak? Kim ja jestem? Pyłek w kosmosie, tak? Po co ja tu w ogóle żyję? Jaki sens ma moje życie? Jestem tu w tym wojsku, tracę życie, nie wiem po co żyję w ogóle. I takie te myśli, takie egzystencjalne, jak my to nazywamy, po prostu doprowadziły mnie do takiej depresji, że ja po prostu no, straciłem w ogóle chęć do życia i sens życia, nie? No, ale co się działo? No, tam w wojsku wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, tam obok, na kompanii, obok w pokoju, jeden chłopak popełnił samobójstwo. No i oczywiście było dochodzenie i tak dalej, więc wszyscy tam trzęśli galotami, nie, bo to ktoś tam mógł polecieć za to, nie, robili dochodzenie dlaczego i tak dalej. Ale też zaczęli zwracać uwagę na żołnierzy, którzy są inni. Nie? Czyli na wszystkie inności zaczęli zwracać uwagę. Czy ktoś jeszcze się nie szykuje do jakiegoś samobójstwa. No i oczywiście na mnie zwrócili uwagę, bo ja będąc w wojsku nie jadłem mięsa, bo przecież byłem pod wpływem ruchu Hare Krishna, tak? Jestem krishnowcem, więc nie będę jadł mięsa, nie? No to od razu na rozmowy mnie wzięli i tak dalej. Zaczęli podejrzliwie na mnie patrzeć, zadawać różne pytania i tak. Pamiętam, że kiedyś dowódca mnie wezwał i mówi, to kim ty w ogóle jesteś? Ja mówię, no wie pan, no ja jestem chrześcijaninem świadomości Kriszny. Ojej, to chyba byłeś jedynym członkiem wyznawcą. Tak, to była moja własna droga do Boga, moja własna religia, tak? Którą sobie stworzyłem, łącząc właśnie ruch Hare Krishna z chrześcijaństwem. No, ale... No właśnie, on zupełnie nie miał pojęcia. No, ja mu tam zacząłem coś tam tłumaczyć, ale on oczywiście nie wiedział, o co chodzi. No, ale skierowali mnie wtedy, w ogóle dzień wcześniej miałem też taką noc, gdzie można powiedzieć, że w takiej rozpaczy już zacząłem wołać do Boga, bo miałem dyżur na kompanii, czyli można powiedzieć, że w jakiejś salce tam gdzieś siedziałem i dyżurowałem. No, ale ja się zamknąłem w tej salce, zamiast pilnować, to się zamknąłem w salce, padłem na podłogę i mówię, I zacząłem sobie przypominać wszystkie modlitwy, jakie znałem od dziecka. Mhm. Od Anioł Pański przez Zdrowaś Mario i tam wszystkie, jakie tylko wołałem, Boże, ja tego nie wytrzymam, tak? Nie dam rady, nie wiem po co ja tutaj w ogóle jestem, jaki sens to wszystko ma i tak dalej. I tak dwie godziny pamiętam, że i mantrowałem, bo to przecież jako kiszowałem, więc i mantrę włączyłem w to i wszystko. Ale po tych dwóch godzinach już byłem tak wyczerpany tym wołaniem do tych różnych bogów o pomoc, że na sam koniec powiedziałem takie zdanie. Panie, jeśli ty Panie Boże, jeśli ty w ogóle istniejesz, to wydostaj mnie z wojska, a obiecuję, że będę cię szukał. I myślę, że to były jedyne słowa modlitwy w ciągu tych dwóch godzin, które Bóg usłyszał. I takiej szczerej. I tej szczerej właśnie, właściwej. I wiecie, co się stało? I właśnie w międzyczasie było to samobójstwo, w międzyczasie było to dochodzenie, czemu ja taki inny jestem. I po tej modlitwie na następny dzień wysłano mnie na badania do psychologa, nie? Żeby psycholog sprawdził, czy ja jestem, czy coś ze mną zdrowy na umyśle. No ale na badaniach psychologicznych wyszło tylko, że mam wysokie IQ, że się tak wyrażę, i pan się mnie spytał, czy nie chce iść do szkoły oficerskiej. Ja mówię, nie, dziękuję. No i no to widzieli, że psycholog nic nie znalazł, no to skierowali mnie do psychiatry. No bo chcieli coś znaleźć, tak? No po prostu, nie? A u psychiatry to badania tylko wyglądały tak. To pan jest ten, co nie je mięsa? No tak. Aha. Coś tam zapisał w moim tam księżyce zdrowia. No dziękuję. Nie? I już koniec, nie? To wszystko. Ja tam wychodzę na korytarz, otwieram to w książeczce zdrowia napisane, tam
Osobowość nieprawidłowa. Ten odroczony na rok z wojska, nie? Czyli zwolnienie na B12 to było właśnie na rok, tak? No i parę dni później wyszedłem z wojska, ale wiedziałem, że to jest Boża odpowiedź. Nie? Boże, przecież przed chwilą się dopiero co modliłem, Boże, jeśli istniejesz, pomóż mi stąd wyjść. I tak po półrocznej służbie wojskowej w sumie no, wykopali mnie z wojska, można by powiedzieć, tak? A, no to mówię, no dobra, no to co, to dalej czytam Biblię, ale myślę sobie, no tak, no kurczę, no nie spowiadałem się od 16 roku życia, to gdzie jest najbardziej święte miejsce w Polsce? No Częstochowa, no to jadę do Częstochowy. Pojechałem do Częstochowy, mówię, tam znajdę Boga, ale wyspowiadałem się tam rzeczywiście tam od tych od tam nie wiem z ilu lat. Ale powiem wam, że miałem złe wrażenia, jak tam wchodziłem, dlatego że pamiętajcie, że ja już drugi raz czytałem Biblię. I bardzo mi nie pasowało to, gdy pamiętam te fragmenty, gdzie było powiedziane, że nie wolno się kłaniać żadnym obrazom, rzeźbom i tak dalej, a tam widziałem ludzi od progu na kolanach idących gdzie? Przed obraz, tak? Przed święty obraz. I tak wróciłem z takimi mieszanymi uczuciami, bo nie wiedziałem jak to, co ja mam z tym zrobić, tak? No Biblia mówi jedno, a tu chrześcijanie robią dokładnie odwrotnie, tak? I nie wiedziałem jak to pogodzić, no ale myślałem sobie, no nie, no dobra, no zacząłem czytać drugi raz tą Biblię, to dalej ją czytam. No i co się dalej działo? Słuchajcie, no czytałem tą Biblię, wróciłem do pracy, pracowałem i tak prawie, że rok po wyjściu z wojska, tak niecały, tam może 10 miesięcy chyba od wyjścia z wojska, wydarzyło się coś takiego ciekawego, bo co byśmy to zrobili? Aha, wracałem z moim kolegą ze szkoły, wracaliśmy z imprezy klasowej i tak jakoś w samochodzie, w maluszku, maluszkiem żeśmy wracali z tej imprezy i zaczęliśmy coś rozmawiać o Bogu. I ten mój kolega mówi, ty słuchaj, odkąd byłem na Syberii i tam spotkałem jakichś baptystów, to modlę się do Boga rozmawiając z nim. Tak wprost, nie? Ja mówię, ty, ale ja od niedawna robię to samo. Ale wiesz co, mówię, ja do niego, do tego kolegi mówię, ale wiesz co, ale ja w Biblii czytałem, że jedyną drogą do Boga jest Jezus. O tak, naprawdę? Ja mówię, no naprawdę. No i to było ciekawe, bo wygląda na to, że ja jako osoba niewierząca przyprowadziłem go do wiary, bo on tej nocy się nawrócił. Ojej. To jest brzuchacz, którego ty też znasz. No tak. On po prostu poszedł tej nocy jeszcze na spacer z psem i po prostu patrząc w niebo, mówił, Boże, jeśli tam jesteś i rzeczywiście Tomek ma rację, że Jezus jest jedyną drogą do ciebie, to ja chcę, żeby Jezus mnie zbawił, tak, żeby dał mi znać, nie? No i on się narodził na nowo. I na drugi dzień on przychodzi do mnie, po sąsiedku, żeśmy mieszkali. On przychodzi do mnie i mówi, Tomek, zaufaj Jezusowi, on zmieni twoje życie. Ja tak patrzę na niego, kurczę, no wczoraj był normalny, nie? Ale myślę sobie, kurczę, on chyba znalazł to, co ja już w tym momencie tak bardzo pragnę, nie? I pamiętam, że właśnie wieczorem klęknąłem w swoim pokoju na Niedźwiedziej we Wrocławiu, w bloku. Klęknąłem przy swoim łóżku i mówię, i zacząłem mantrować, bo zacząłem powtarzać na okrągło, Jezu, wejdź do mojego serca i zmień moje życie. Jezu, wejdź do mojego serca. I nie wiem, ile godzin to robiłem, ale nawet nie wiem, czy spałem, bo rano się obudziłem klęcząc przy łóżku, więc nawet nie wiem, ile to trwało, ale gdy wstałem rano, wiedziałem, że coś się zmieniło w moim życiu. No, niebo nawet się zrobiło bardziej niebieskie od tego dnia i miałem taką niesamowitą radość, pokój i wreszcie to poczucie winy, które miałem, pamiętacie, jak mówiłem o tym Jacku, tak? Który się powiesił, nagle zniknęło, nie? Wiedziałem, że Bóg mi przebaczył, że to już jest załatwiona sprawa, tak? I takie uwolnienie, no nawet i powiem tak, no już wszyscy się śmieją z tego, ale dla mnie to było takie niesamowite świadectwo przemienionego życia, to że jak wstałem do pracy, to jeździłem do pracy tramwajem, ale jeździłem zawsze na gapę. A tego pierwszego dnia, jak tylko wstałem,
z uśmiechem na twarzy poszedłem do kiosku, bo to w kioskach ruchu się bilety wtedy kupowało. Kupiłem sobie bilet i z uśmiechem na twarzy wlazłem do tramwaju, do kasownika i skasowałem go i tak patrzyłem i tak jestem wolny, nie muszę kraść. Nie? I to tak, i tam Bóg dalej działał i przemieniał różne rzeczy, ale to ja nawet nie wiedziałem, czego ja doświadczyłem, tak? Dopiero później w Biblii odkryłem, że Boże Słowo nazywa to w Ewangelii Jana w 3 rozdziale nowonarodzeniem, tak? Czyli jeśli się nie narodzisz z wody i z ducha, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. A ja tego doświadczyłem nawet nie wiedząc, że to jest, że to się nazywa, że Biblia nazywa to nowonarodzeniem, nie? Także to tak śmiesznie było. A ciekawe, bo potem się nawróciłeś, twoje życie się zmieniło. A i powiedz, no bo my się spotkaliśmy w Krakowie. To akurat w szkole biblijnej, prawda? No, ale w jaki sposób cię to, twoje życie pokierowało, że akurat tam się znaleźliśmy? Znalazłeś się ty, no i tam się poznaliśmy też. A wiesz co, tak, ja ochrzciłem się 2 miesiące po moim nawróceniu. Najbliższy, bo ja szukałem, gdzie najbliższy chrzest jest. Akurat najbliższy chrzest był w kościele baptystów. Który był dosyć nieopodal mojego domu. I tam się ochrzciłem i tam zacząłem, może być, te moje pierwsze kroki wiary, tak, czynić. Ale po roku bycia członkiem kościoła, przyjechał nowy lider młodzieżowy, to był pastor Andrzej, którego ty też znasz. I on zaczął nam rzucać takie wyzwania, nie wiem, misji, ewangelizacji i tak dalej, tak zaczął na młodzież rozpalać tak misyjnie. I w moim sercu powstało takie pragnienie wiedzieć więcej, uczyć się więcej, nie? Czyli chcę Boga znać, tak. No i on mi powiedział pierwszy raz o szkole biblijnej w Krakowie, o chrześcijańskim instytucie biblijnym i misyjnym, HIBIM. No i w sumie ja byłem chyba pierwszą osobą z Wrocławia, która pojechała do tej szkoły. Przetarłem szlaki dla następnych, którzy tam później Brzuchacz przyjechał, później 3 dziewczyny jeszcze też od nas z młodzieżówki tutaj z Wrocławia pojechały, także przecierałem szlaki. Ale to było tak, że też ja chciałem, żeby Bóg mnie upewnił, czy tam mam jechać, nie? Więc ja takie, można powiedzieć, ważne decyzje w moim życiu zawsze w Bilicach podejmowałem, więc więc jakbyśmy tam w Bilicach, ja poszedłem sobie w ustronne miejsce i mówię, Boże, czy ja na pewno mam jechać do tej szkoły, tak? No i Bóg mi potwierdził, że mam jechać, że to jest właśnie to miejsce, gdzie mam się udać. No i tak. I zaczęła się moja przygoda ze szkołą biblijną, ta 4 lata trwała w sobie. 4? No 4, no bo 3 w Krakowie i rok w Stanach, tak? No ale czy, powiedz mi, jeżeli słucha jakiś wierzący człowiek, młody wierzący człowiek, który szuka takiej głębszej relacji z Bogiem, czy co byś powiedział mu w kwestii na przykład tego, czy warto poświęcać w twoim przypadku 4 lata na to, żeby pójść do szkoły biblijnej? Czy to w ogóle coś wnosi? No bo wiesz, ja pamiętam, jak ja szedłem do szkoły biblijnej, tak sobie myślałem na początku, że no ale po co mi taka szkoła? Przecież to żadnego mi zawodu nie da, nie będę z tego miał żadnego takiego wykształcenia, które później będę mógł zawodowo wykorzystać i tak dalej. I takie miałem myśli. A jak ty do tego podchodziłeś? Ja zawód już miałem, technik ogrodnik. No to ty już byłeś. Okej. Okay. No, jest co, ja się nawet chyba nie zastanawiałem nad kosztami, tylko ja po prostu chciałem. Chciałem poznawać Boga i jakby to było dla mnie najważniejsze, także jakoś nawet nie ważyłem tego, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. A wiedziałem, że na pewno chcę głęboko poznać Boga. I nawet nie wiedziałem, że to będzie miało aż tak wielki wpływ na moje życie. Bóg był dla mnie najważniejszy, a no jedyne co to chciałem właśnie go poznawać. I tak chyba nie pamiętam, żeby to jakoś ważył szczególnie. Tym bardziej, że tak naprawdę przenosząc się z Wrocławia do Krakowa, musiałem się tam przecież te parę lat przenieść. Tutaj zostawiłem pracę, zostawiłem dom i tak dalej, czyli tam musiałem sobie wszystko na nowo organizować, ale mi to radość sprawiało. Pamiętam, przecież ja pierwsze 2 tygodnie w Krakowie, moja pierwsza praca to była jako gazeciarz. Przez 2 tygodnie mieszkałem u Jacka i Jowanki Cempurów,
A ten, a o 4 czy tam 5 rano wstawałem, żeby z gazetami od 6 rano galiać po ulicach Krakowa i próbować ludziom gazety pisnąć. Ale to no, cieszyłem się, bo mogłem Kraków poznawać, także cały rynek, całe Śródmieście po prostu obiegałem z gazetami, nie? Poznawałem. Czyli chyba raczej warto poświęcić te parę lat swojego życia. Nie, ale... Jest to warto, bo to ja uważam, że to mi dało taki fundament, nie? Szkoła biblijna dała mi fundament moich przekonań, takich fundament. No każdy w życiu potrzebuje fundamentów, tak? A jeżeli to masz Boży, biblijny fundament, to to jest inwestycja na całe życie, tak? I to się później sprawdziło przez następne lata, na pewno, wiele razy, nie? Okej, ale skończyłeś szkołę biblijną, bo jak to się stało, że zostałeś pastorem? No bo to jednak to takie nietypowe trochę dla zajęcie, dla... No, w dzisiejszym świecie, no, nie każdy, ty jeszcze coś pracujesz zawodowo, prowadzisz firmę, no, a jednocześnie jesteś pastorem. Jakby, co doprowadziło do tego? No chyba to, że nigdy nie chciałem. No, to ja mam podobnie. Że robiłem, że unikałem, wiesz, tego bardzo. No. Chociaż tak prawdę mówiąc, od tak gdzieś tam podświadomie chyba wyczuwałem, że Bóg chce, żebym był liderem, bo nawet na pierwszy obóz chrześcijański, jaki pojechałem, mając... Byłem niemowlakiem w wierze, no bo ile miałem, jak pierwszy raz pojechałem na obóz? 4 miesiące wiary, czy 5? I pojechałem na obóz młodzieżowy i od razu lidera ze mnie zrobili, no. Naprawdę? Po 5 miesiącach po nawróceniu byłem liderem grupy tam jakiejś miałem młodzież pod sobą. Także przeczuwałem, że coś takiego, ale nie chciałem. Dlaczego? Bo miałem złe doświadczenia, obserwując życie innych pastorów, ponieważ byłem w zborze, gdzie po prostu w pewnym momencie pastora wyrzucono, tak? Więc pastor mi się kojarzył z osobą, która robi wszystko za wszystkich, jest eksploatowana, a później jak komuś coś podpadnie, to się go wyrzuca. I ja z taką właśnie no, opinią o pastora, czy tam myślą o służbie pastorskiej, to z takim czymś pojechałem do szkoły biblijnej, nie? Więc ja wiedziałem, że prędzej na misję pojadę do Afryki, niż zostanę pastorem. Na to bardziej byłem otwarty, ale już po 2 latach w szkole biblijnej, pamiętam, że był taki wyjazd noworoczny ze szkoły biblijnej z Krakowa i też z Budapesztu do Skutowek, chyba czy jakoś to się tak nazywa. Skutowki, tam, tak? Coś, no. I tam w Skutowkach. To w Czechach jest. W Czechy, tak. No, tak pomiędzy Węgrami a Polską, więc tak wybrali chyba w środku, żeby wszyscy mogli przyjechać. No i tam miałem właśnie taką poważny spacer, poważną rozmowę z Panem Bogiem, bo już ewidentnie czułem, że mam ciśnienie na to, że Bóg mnie ciśnie, żebym szykował się na pastora, a ja nie chcę uparcie. No i pamiętam, że tam chyba przez 30 minut się kłóciłem z Panem Bogiem. Mówię, Panie Boże, ale ja się nie nadaję, nie mam tego, nie mam tamtego, nie mam się... I tak przez 30 minut narzekałem, dlaczego nie mogę zostać pastorem. Trochę jak Mojżesz. Coś w tym stylu. A od Boga usłyszałem tylko jedno zdanie. Ale to ja Cię powołuję. Ja Cię do tego przygotuję, wyposażę. No to już po takim zdaniu mówię, Boże, rób jak chcesz. Ja nie chcę, ale... Z kim, ale z Bogiem to raczej się nie będę kłócił. No właśnie, jak chcesz, to mnie przygotowuj, nie? No i tak, no i skończyłem szkołę biblijną, to później byłem przez jakiś czas też asystentem pastora młodzieżowego, tak? I przez 3-4 lata żeśmy jeździli, mieliśmy wizję na Legnicę, także przez 3 lata żeśmy co tydzień jeździli misyjnie do Legnicy, żeby tam zakładać kościół. Jako młody pastor nieraz błędy popełniałem, bo coś, co młodzi liderzy robią, to jest to zbytnie zaangażowanie się, że tak zbytnie w takim rozumieniu, że wydaje nam się, że Kościół jest ważniejszy nawet od naszej rodziny czasami. I tu bardzo często popełniamy błąd i ja też tego błędu nie uniknąłem, gdzie więcej czasu spędzałem z ludźmi w Kościele niż z własną rodziną. Się później odbiło oczywiście, bo szatan nie zostawia takiej możliwości, żeby dopiec komuś, jeśli nie,
swoje priorytety nie ma po Bożemu poustawiane. Więc i mi się też oberwało. No, ciężkie czasy się też przechodziło. Można by powiedzieć, mogło się skończyć bardzo źle. No. Ale myślę, że dzięki Bożej łasce jakoś przeszliśmy zwycięsko i to jeszcze mocniejsi niż byliśmy. Nie no, bo to też tylko mówi o tym, że pastor to nie jest żadnym super bohaterem, jakimś nadczłowiekiem, tylko jest zwykłym człowiekiem, który też boryka się z wieloma problemami, przeciwnościami, z którymi każdy się spotyka. No ale też z drugiej strony ma też dużą, większą odpowiedzialność za to, co głosi, jak naucza, jak prowadzi Kościół. A też myślę, że jednak to, co mówiliśmy o tym fundamencie, nie, szkoła biblijna, że ja będąc w szkole biblijnej, będąc później w różnych miejscach i tak dalej, ja zanim zostałem pastorem, to ja miałem odsłuchane tysiące kazań na temat prawie jeżeli każdego wersetu z Biblii, nie, więc a sam tą Biblię już miałem przeczytaną, więc to też było takie dla mnie zabezpieczenie, że no nie dam się tak łatwo gdzieś tam na manowce skręcić i tak dalej. Dlatego zawsze zachęcam ludzi u nas w Kościele, żeby każdy miał przynajmniej raz w życiu przeczytaną Biblię. No bo skoro Boże Słowo mówi, że Duch Święty wam przypomni różne rzeczy, no to jak może ci Duch Święty, kiedy ty tego naprawdę potrzebujesz, coś przypomnieć, jeśli ty tego nigdy nie czytałeś, tak? Więc zawsze zachęcam ludzi, miejcie chociaż raz przeczytaną Biblię, bo unikniecie zwodzenia, bo dużo sekt, dużo grup, dużo kultów religijnych tak naprawdę używa Biblii też. Tylko że ta Pismo Święte, Biblia jest po prostu przez tych ludzi manipulowana, sterowana, źle interpretowana, wyrwana z kontekstu, bo ludzie nie znają tego kontekstu. I to łatwo jest być zwiedzionym i oszukanym. No powiem wam tak, no, dla mnie zakusy też Świadkowie Jehowy też spotykali się ze mną i jak byłem jeszcze niewierzącą osobą, też próbowali mnie zdobyć. Ale mimo tego, że byłem osobą niewierzącą, ale już czytałem Biblię, wiedziałem, że coś jest nie tak. I nie dałem się wciągnąć, bo widziałem, że coś tu, te wyrywkowe fragmenty zupełnie o czymś innym mówiły, jak czytałem, niż oni mi mówią, nie? Więc ciekawe, że nawet będąc osobą niewierzącą, można mieć jakieś tam rozeznanie już, tak? Tylko trzeba czytać, tak. Nie? Także niech zachętą będzie też to, żeby po prostu wziąć tą Biblię, którą prawdopodobnie każdy ma u siebie w domu. Tak. I otworzyć ją. I zmienić ją w coś, co zbiera kurz, w coś, co zaczynamy czytać. Ja osobiście też wierzę, że gdy będziemy tak z pokorą przychodzić do czytania tego, bez takich uprzedzeń, do czytania Słowa Bożego, do czytania Biblii, to Duch Święty sprawi, że ta Biblia nie będzie tylko takimi czarnymi literami na białych kartkach, ale to będzie żywe i będzie naprawdę czymś, co będzie zmieniać nasze życie. Mhm. Moje zmieniło, bo tak jak mówiłem w tym, że miałem ten wieczór, że klęczałem i modliłem się, Panie Jezu, przyjść, to tak naprawdę to było poprzedzone pewnym fragmentem też, który w Biblii przeczytałem, który zupełnie zburzył mój system religijny, bo doszedłem do słów Jezusa w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, gdzie Jezus powiedział tak: jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do Boga Ojca tylko przeze mnie. I te słowa tylko przeze mnie to mnie tak po oczach dały. Myślę, no jak to? Przecież jest wiele dróg, tak? Krysznowcy mają swoją, ja mam swoją, chrześcijanie mają swoją. A Jezus mówi o jednej drodze, jedynej drodze. No i to sprawiło, że klęknąłem przy swoim łóżku i powiedziałem, jeśli to jest prawdą, że Jezus jest jedyną drogą, niech wejdzie do mojego życia, niech nada sens w moim życiu. Bo ja chcę wiedzieć, po co ja żyję. Także Boże Słowo uratowało, można powiedzieć, uratowało moje życie, tak? Wypełniło tą pustkę, którą miałem goniąc za różnymi rzeczami w świecie. To tak naprawdę dopiero wtedy odczułem, że znalazłem wreszcie to, czego szukałem. Nie? I to jest dostępne dla każdego. No, i to jest. Ja nie jestem innym od wszystkich, tak? Tak? Każdy może zrobić to samo.
I zauważcie, że nie mówimy o przynależności kościelnej, bo nie wiem dlaczego ludzie od razu mówią, że ja zmieniłem wiarę albo zmieniłem kościół. Przepraszam, ja... Gdy ja podejmowałem tę decyzję, nie byłem w żadnym kościele. Miałem swoją własną religię. I gdy zaufałem Jezusowi, On mnie poprowadził do kościoła dopiero, tak? Także nie mogę powiedzieć, że to jest coś, co jakiś kościół naucza. Nie. To Pismo Święte naucza, że Jezus jest jedyną drogą i to jest dla każdego. Niezależnie od tego, przez co dzisiaj przechodzisz, co przeżywasz, na jakim etapie jesteś, dzisiaj możesz przyjść do Jezusa i zacząć nową przygodę, nowy etap swojego życia, ale już z Nim. A to jest bardzo duża różnica. Nie mówię, że jest zawsze kolorowo. Coś, co przeżyłem sam osobiście, nie, gdy byłem odrzucony przez ludzi, to osobą, która była wtedy ze mną, gdy ja sam byłem sam, zostawiony przez wszystkich, to jednego byłem pewny. Jezu, Ty jesteś ze mną. I nadal mnie kochasz. Narozrabiałem w swoim życiu, bo narozrabiałem. Słuchajcie, jako pastor narozrabiałem. Tak bardzo, że wszystko mogłem stracić i mogłem nawet samobójstwo popełnić i nikt by się nie dziwił. Ale wiedziałem, że jest Jezus. I co więcej, wiedziałem, że On mi przebaczył i mnie nie dalej nie odrzucił. I to było, można powiedzieć, tym momentem, kiedy znowu na nowo mogłem rozpocząć układać swoje życie, nie? I wołać do Niego, bo powiedziałem, Boże, jeśli Ty nie pomożesz, widzisz, jaki bałagan narobiłem. Jeśli Ty nie pomożesz, no to po co ja jeszcze tu mam być, tak? Zabieraj mnie do domu, tak? Zabieraj mnie do nieba, bo już taki bałagan, jaki narobiłem, to już nikt nie wyprostuje. Chyba, że Ty wyprostujesz. I wiecie co? Wyprostował, naprawdę. Odzyskałem nawet więcej niż miałem, tak? Odzyskałem rodzinę, odzyskałem kościół na nowo, tak? I dzisiaj... znowu robię to, do czego Bóg mnie powołał, tak? I to jest piękne, że powołania i dary Boże są nieodwołalne i że... I w to wierzę. Szkoda, że wielu ludzi w Polsce niestety w kościołach ewangelicznych w to nie wierzą, że jak pastor upadł, to że może wrócić do służby. Niestety nie daje się takiej możliwości w większości pastorom, a uważam, że to jest bardzo niebiblijna postawa. No wiesz, gdyby było tak, że jeżeli ktoś upadł, to potem już nie ma prawa być użyty przez Boga, no to byśmy dzisiaj praktycznie Biblii nie mieli. No tak. No. No przecież Biblia była pisana przez ludzi, którzy robili bardzo różne głupie rzeczy w swoim życiu, ale Bóg ich dotknął, Bóg ich zmienił, Bóg coś robił. To jest piękne. Jakby ja, jak patrząc na Twoje życie i Twoją służbę, ja jestem naprawdę tak bardzo zbudowany tym, jak Bóg może użyć każdego, który w pokorze, ze skruszonym sercem przychodzi do Niego i mówi: Boże, oddaję się w Twoje ręce, rób to, co Ty chcesz. I to jest naprawdę, Bóg może zrobić naprawdę nieprawdopodobne rzeczy, gdy tylko będziemy mieli tą dostępność, że Boże, po prostu rób, co chcesz. Oto jestem, poślij mnie, tak jak czytamy w Biblii. Piękne, piękne słowa. I myślę, że tutaj możemy też tymi pięknymi słowami, tej zachęty też, żeby bez względu na to, gdzie jesteś, w jakich okolicznościach, co się dzieje w Twoim życiu, żebyś zawołał do Boga i powiedział Mu właśnie to: Boże, oto jestem. Nie zmieniaj kościoła, jako chorągiewki, tam nie wiem, koszulki. Nie zmieniaj w cudzysłowie wiary, tylko w zaufaniu przyjdź do Jezusa i uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. A On Cię później poprowadzi i do społeczności, w której masz być, i do służby, w której masz służyć, bo chrześcijaństwo jest służbą. Po prostu wyposaży Cię w odpowiednie dary, które będą Ci potrzebne. Wszystko to dostaniesz później, tak? Ale nasza droga z Bogiem, z Jezusem, zaczyna się od tego nowego narodzenia, duchowych narodzin, czyli od przyjścia do Jezusa po zbawienie, po życie wieczne. Tak jest. I słuchaj, jeżeli chciałbyś poznać pastora Tomka, mieszkasz we Wrocławiu, w okolicach, to nie wiem, on może jest zbyt skromny, żeby takie rzeczy mówić, ale ja powiem. Kościół Misja Łaski we Wrocławiu, ulica Ustronie 11. Tam zawsze możecie go, znaczy nie zawsze, ale możecie go spotkać. Też możecie posłuchać jego nauczań na stronie
ggwowroclaw.pl, tak, lub na YouTubie, gdzie wpiszecie GGWO Wrocław i to będzie tam, będziecie mogli posłuchać i zobaczyć wszystkie nabożeństwa, które i wiele różnych kazań, które było głoszone. Zapraszam. Dziękuję za tą budującą rozmowę. Dziękuję, Maćku. I do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Z Panem Bogiem.